Cześć, witajcie na kolejnej eksploracji. Będziemy dzisiaj zwiedzać opuszczone Wembley. Tutaj bardzo mnie to cieszy, że ktoś mi przygotował taki stolik, że mogłem się rozpakować. To znaczy kamerę, rękawiczki, wiecie o co chodzi. Jak widać, obiekt... No tutaj po tych kablach, jak widać, obiekt już jakiś czas temu został napadnięty przez łowców złomu i innych fantów. Ale dobra, żeby nie przeciągać. Dzisiaj zwiedzam ogromny opuszczony ośrodek sportowy. Na jego terenie do dyspozycji gości były m.in. korty do tenisa ziemnego, boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, kryty basen, prywatna plaża, sala gimnastyczna, siłownia, sauna czy solanka. Nałożę sobie chustę, ponieważ tutaj się będę odbijał w tych szybach. O, na przykład w tych. Oczywiście nie mogło też zabraknąć restauracji, baru, sal bankietowych, sal konferencyjnych i wypożyczalni sprzętu sportowego. Nie wymienię tutaj wszystkich atrakcji, bo po prostu zajęłoby to zbyt wiele czasu. O samym ośrodku ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje. Wiadomo jedynie, że powstał jeszcze w ubiegłym wieku. Ostatni właściciel wiązał z nim wielkie nadzieje, dlatego też zdecydował się na gruntowny remont, który jednak nagle przerwano i ośrodek zamknięto kilka lat temu. Prawdopodobnie z powodu zbyt małego zainteresowania obiektem. Dzisiaj, zwiedzając go, podziwiać można już tylko ogrom niszczącego ośrodka i rozmyślać nad związanymi z nim utraconymi nadziejami i zmarnowanym potencjałem. A dobrze, że założyłem wiatroław na kamerę znowu, bo to tak wyglądało właśnie, jakby miało dzisiaj trochę sobie zawiewać. Dobra, tutaj macie ten obiekt z nieco takiego ujęcia szerszego. Jak widać on już troszkę ma, dlatego że tam na przykład widzicie, zaczyna po prostu lecieć sufit. Ja teraz chcę wam powiedzieć, dlaczego go nazywam Wembley. O ile jesteście w stanie to zobaczyć, no to tutaj mamy boiska. Bramkę widzicie, więc chyba domyślacie się, że tam jest kolejna i jeszcze parę, tam jest kolejne boisko za tym boiskiem po mojej prawej. Tylko słońce świeci, to pewnie nie będziecie i tak widzieć. A tutaj mamy płotek, tutaj się już obiekt kończy. Okej, spróbuję się dostać do środka. No i w środeczku. Myślę, że światła na razie nie potrzeba. Jesteśmy w pływalni. Tutaj widzę reklamę jeszcze Dog in the Fog, takie piwo. Tutaj był być może magazynek, jak widać mamy siatki do gry w siatkę. Tutaj apteczka, krzesełka, sprzęt ratunkowy. Możecie się śmiać, ale to są koszulki piłkarskie tutaj. I tutaj też. Popatrzcie, skoro tutaj mamy próbki wykładzin, tutaj mamy rozwałkę na dole, tu jeszcze piłkę widać jedną, tam drugą, pumy przy tych kartonach,
Dobra, skoro tutaj mamy też taką rozwałkę, jak widać, jakiś gruz, to faktycznie wygląda to, jakby to miejsce było przygotowywane do remontu. Aczkolwiek trochę dziwne, że nie powynoszono półek, materacy, innego sprzętu. Słuchajcie, tutaj na górę nie będę wchodził, dlatego że chociaż tam sobie wejdę, bo tam są drzwi. Dobra. Tu mamy doniczkę. Ja kiedyś chciałem taką doniczkę dużo właśnie, ale już sobie kupiłem. Haha. Szatnia męska, dobra. Słuchajcie, pójdziemy sobie tutaj do góry. Najpierw. Jeszcze zerknę, co tu na dole jest. No, tu jest magazynek, tu jest coś zabite dachami. Tutaj mamy ubikację. Widzicie? Aha, no właśnie, szatnia damska. O. I też patrzcie, zapiankowane, wstawione drzwi. To był albo stary obiekt, który był wyremontowany tak, wiecie, na odwal się. Być może komuś funduszy brakło. Dlatego też przerwał ten remont tutaj. Albo nie wiem. To jest zamknięte. Coś słyszałem. Tutaj nie biegać. Czyli na tym urbexie nie wolno biegać. Jakimś tam sprzęcie. Tu krzaczory jeszcze zostały. Popatrzcie, rur już nie ma. Albo ich nigdy nie było, albo już ich nie ma. Tutaj mamy muszle klozetowe. To nie wiem, co to mógł być za sprzęt. Jest dobrze. Takie ratanowe fotele. Strzela pode mną ten parkiet, dlatego że jest on już zapewne nie najnowszy i nieco nadgryziony zębem czasu. Tutaj porozwalane są karty klubowe, widzicie? Wszędzie leżą karty klubowe. Ja jedną taką wziąłem. To jest do klubu. Karta VIP-owska. Ciekawe, ciekawe. Mnóstwo tych kart tutaj leży, mnóstwo. Ja też widzę takie lampy dyskotekowe, chyba taką lampę rozbitą tutaj. Dlatego być może tego typu imprezy też tutaj się odbywały. Być może na przykład w tych otworach tutaj kiedyś takie właśnie lampy dyskotekowe były trzymane, to znaczy były zamontowane. A nie, ten kabel mój denerwuje, bo ja rozmawiam z wami, ale ładuję też kamerę przez cały czas. O, tu jest mnóstwo takich kart. Widzicie, są białe, srebrne, karty silver. Standard, takie czarne i VIP-owskie, te bordowe. Jest ich tu od groma.
Całe pudełka, tu flaga. Ja tu coś słyszę przez cały czas. Coś strzela, ale to jest stary budynek, także tak się może dziać. Dobrze, tutaj mamy łazienkę. Tutaj mamy magazyny różnego rodzaju. Gdzieś tu mogła być. To jest wąż strażacki. Ciekawe, że on jeszcze został na miejscu. Dobra, tutaj będziemy mieli kuchnię, ale żeby iść po kolei, to tak. Tutaj mamy jakiś magazyn, zawory. A te drzwi strzelają. I mimo wszystko, jak widzicie, ten obiekt brzydki nie jest. Także dlatego mnie zastanawia, czy kogoś tutaj nie spotkam. No dobra, zajmijmy się urbexem, a nie bieganiem, bo tam był napis, nie wolno biegać. Ok, więc tutaj mamy półki. Przeszedłem stamtąd, także wszystko zwiedzamy. Dobra, tutaj mamy listy jeszcze. Z telefonami do różnych ludzi. Być może do osób, które tutaj kiedyś pracowały. O, tak pokażę niewyraźnie. Ok. Tu mamy kolejne szafy. Ja tam już widzę, że dostanę się do restauracji, do której karty VIP-owskie przed chwilą widzieliśmy. Tymczasem kolejne półki. Ja tak się rozglądam za napisami odnośnie stanowisk, typu, wiecie, stanowisko kroi tam przygotowywania potraw rybnych, tutaj chłodnia. Chociaż wydają się być włączone liczniki, to znaczy bezpieczniki, to mimo wszystko tutaj nic nie działa, ale czy jesteście zaskoczeni? Nie jesteście zaskoczeni. Ja rozumiem czasem namalować jakieś ładne rzeczy, nie? Ale malować taki syf i się tym podniecać, to o. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale puste. Puste. Tymczasem popatrzcie. Mamy ochraniacz. Jeszcze jeden. I tutaj gość, artysta. Takie wiecie. O, tak zasłonię. To są takie karty. Identyfikatory po prostu. Identyfikatory. Dobra, biorę lampę i spadam. Tak mi słońce tutaj świeci w oczy. Tualeta. A chyba pasto do zębów chyba, no. Tutaj automat na ręczniki. Kilku bezpieczników brakuje, nie? Ok, i tu jest wyjście. Także, no bo to była szatnia personelu. Generalnie, ok. Dobra, widzicie? Tą kuchnię przeszliśmy. Chłodnia, tak jak wam mówiłem. O, tutaj są jeszcze kolejne karteczki, widzicie? Ja je w ten sposób pokażę. A
Znacie to. Patrzcie, nie wszystko zostało rozebrane. To się znajduje od strony, ta imprezownia tutaj, znajduje się od strony wejścia do tego obiektu. Wjazdu właściwie, nie wejścia, tylko wjazdu. To jest walizeczka na kod. Widzicie? Taka kasetka. Tutaj klucze być może były. Magazyn sportowy jest podpisany tutaj. Magazyn Wembley. No i tutaj klucze kiedyś sobie w tej skrzyneczce wisiały. A ta skrzyneczka zapewnie sobie wisiała na ścianie gdzieś. Dobra, ponieważ zdarzyłoby mi się być barmanem kiedyś, to wejdę i sobie przypomnę, jak to jest. Tutaj mamy taki bukłak, chyba. Okej. Tak to wygląda. I tutaj gdybyśmy... O kurczę. Tutaj też widać jakieś skrzyneczki na klucze. Ale ktoś to wszystko pootwierał i tutaj klucze nawet leżą. Kto wie, być może... Bunkier? O cholera. Bunkier. Okej, położę te klucze tutaj. Może mi się uda ten bunkier znaleźć. To by było coś. Tu jest wejście na boiska. Szatnie. Toalety. Też nie rozebrane jakoś mocno. Znaczy właściwie to prawie w ogóle nie rozebrane. Grzejnik zniknął, to już widać. Ale tu patrzcie, worek w koszu, czyli i to pusty, czyli tak wygląda, jakby to miejsce też było przygotowane do tego, żeby przykładowo jutro działać znowu. Tutaj toaleta damska, czyli tam była męska. Patrzcie, znowu worek. Brak grzejnika. O tutaj. Czyli no, wracając do tematu, bo znowu przerwałem. To miejsce wygląda tak, jakby było przygotowane do tego, żeby jutro je otworzono. Tymczasem tego nie zrobiono nagle. Być może znowu mieliśmy tutaj problemy z kasą. To tak często bywa. Dobra, tu jest tylko magazyn. Ja będę chciał pomyśleć o tym bunkrze. Widzicie? Ja wam mówiłem, że to Wembley jest. I proszę Państwa, znów przegraliśmy mecz, ale pamiętacie, w 74, nie wiem jak Wy, ale jak ja to słyszę, to nie lubię słyszeć takich rzeczy. 74 był dawno temu. Pasuje się skupić na teraźniejszości i przyszłości tej naszej kadry, nie? Dobra, ale
Nie będę już mówił o piłkarzach, dlatego że... to nie jest najciekawsze. Znowu tak nasłuchiwałem, tutaj sufit zniknął. Widzicie? Ja tak znowu nasłuchuję, bo coś czasem fuczy tutaj. Kluczyk jest w pokoju. Czyli widzicie, ktoś, kto tutaj się włamał, po prostu wziął sobie kluczyki i zrobił przebieżkę po tym miejscu. Nice. Mamy hydromasaże, czy po prostu jakąś taką łaźnię? Nie, chyba po prostu taki basenik. Być może ktoś, kto skubał to miejsce, zostawił tutaj wodę niedopitą. Mogło tak być. A być może tę wodę zostawił ktoś, kto tutaj sprzątał. Nie wiadomo. Dobra, tutaj mogliśmy sobie patrzeć, jak chłopaki albo dziewczyny grają. Chyba jakieś takie echo idzie. Tak, echo. Aż tam słychać je na sali. Dobra, tutaj waga. Nie no, wiecie, tak się wolę. Mimo wszystko. Ostrożnie zachowywać. Zawsze. Lepiej za bardzo ostrożnie, niż za bardzo nonszalansko, nie? Dobra, tutaj mamy pokoje, prysznice. Widzicie? Widzicie? Patrzcie, a tutaj mamy widok na Wembley. To już jest inne boisko. Ja wam pokazywałem inne boisko, to jest inne boisko. Także widzicie, boisk było tutaj sporo. O, i znowu kable były rozbierane. Tak, o tutaj mamy to, co się znajdowało kiedyś na suficie. Albo w suficie. Dobra, pokoje sobie. O, to jest ten balkon pływalni pewnie zamknięty. Tak mi się wydaje. Sauna. Sauna, sterowanie, widzicie. Tutaj mamy prysznic. No a tutaj część właściwa tej sauny. Kamyczki zostały znowu. Tak jak ostatnio jakieś miejsce wam pokazywałem i przedostatnio, w ogóle kiedybym do tej sauny nie wszedł, to kamyczki zawsze są, ale... Kamyczki to nie jest chodliwy sprzęt, nie? Widzicie, mamy tutaj naprawdę dużo miejsca, dużo, dużo. Pokoje, klamki. Ok, jeszcze wam raz pokażę Wembley. A coś będę musiał z tą lampą zrobić, bo zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Aha, jeszcze wam chcę pokazać tutaj widok na domki. Zobaczę później, czy jest tam coś ciekawego, ale domki będą po prostu bardzo pomniejszoną wersją tego, prawda? Czyli będą pokojem, tam łazienka, toaleta. Patrzcie, jeszcze nie wszystko zdemontowane. Albo ktoś zapomniał, albo po prostu tego nie ruszał. Ośrodek nie jest bardzo rozwalony, ale też powiem wam, że jeden z dokumentów, jaki tutaj wisi, mówi o roku 2018. Jest tutaj jakaś lista z 2018 roku. Dlatego jeszcze stosunkowo niedawno mógł on być używany. Jestem ciekawy, kiedy tutaj generalnie te poręcze poznikają, bo są sympatyczne. Chałupę by ogrodził, nie? Panie Zbigniew. Panie Zbigniew.
Ja już się na tyle wyluzowałem, że bez maski chodzę, a tutaj właśnie... A tutaj właśnie takie lustra się pojawiają od czasu do czasu. Tutaj pusta antyrama. Po lewej. Boże święty. Ale to miejsce jest wielkie. O, tutaj było dicho. Tutaj było dicho. To też pewnie kiedyś zniknie. Tutaj mamy plany. Zapewne. Tutaj pan Gmoch by się przydał. Pan Jacek Gmoch by się przydał. On by tutaj takie rzeczy wam rozrysował. Że Van Gogh, jakby tutaj przyjechał, zobaczył to wszystko, to by rzucił tę pracę malarza. Czy moja lampa pada? Nie, coś tak trochę. Ja tak zwróciłem uwagę na te głośniki. Stare, ale jare. Tak mi się wydaje. Ping-pong. No i sympatycznie, taki pokoik z taką tapetką, tutaj reszta została chyba klimatyzatorów, w każdym razie jakieś kominy też są, te wentylatory, tutaj patrzcie, na kartę było, wjazd był na kartę, łazienka to łazienka, ja już nie będę szalał. Myślałem, że pasta do zębów została. To by był taki artefakt, nie? O, tutaj znowu. Tutaj ładniejsze pokoje. Tutaj być może już przebywali. Na przykład. Tutaj nie wyrwany grzejnik. Być może tutaj działali. Już wiecie, ekipa cała. Szefów, wszystkich szefów. No i właśnie, oni mieli takie pokoje troszeczkę ładniejsze. Tutaj ktoś sobie już rąbnął, pewnie tą tapetę. Ktoś rozwalił klamkę i nie idzie się tam dostać. O kurde. Dobra, tutaj mamy w każdym razie jeszcze jeden pokój. A my się nie mogliśmy dostać do siłowni, widzicie? To są te drzwi, których nie mogliśmy otworzyć. A tutaj mamy atlas. Litanie i nowenny ojca Pio. Telewizor. No dobra, ten atlas jest chyba taki najciekawszy. Ja tak jeszcze patrzę tutaj na ten sprzęt dookoła. No widzicie, w sumie to taka kompletna siłownia. Można by było powiedzieć. Patrzę, bo się pobrudziłem, nie? A to tak w filmie takim brudnym. Ok, tu mamy kolejny magazyn. Tutaj mieliśmy jakiś sprzęt telewizyjny, tak zakładam. Tak to wygląda. Sprzęt telewizyjny, może internetowy też, dlatego to było tutaj zamknięte pod kłódką, jak to się mówi. Tam deska do prasowania jakaś została. No, być może po prostu sprzęt taki służący ludziom, którzy tutaj na co dzień sobie przebywali. O, tutaj mamy kluczyk. Pewnie jest kolejny wąż tutaj zamknięty, strażacki. To jakiś mniejszy magazynek. Ale widzicie, albo to nigdy nie było w jakimś takim pięknym stanie, tylko po prostu było ładnie podmalowane, jakaś tam tapetka strzelona.
i po prostu jakoś wyglądało. Albo... albo to zdążyło tak się popsuć. Dobra, tutaj mamy znowu tę salę na środku. Myślę, że sali widzieliśmy dosyć. Nie chcę się zdekonspirować, ale to jest część tego, o czym mówię. Ogromny teren. Tutaj się wchodziło. Z tej strony na dole mieliśmy restaurację pod nami. Czyli my jesteśmy w pokojach nad restauracją. No i właśnie tutaj mieliście parking, co widać po tych liniach namalowanych. Tu sobie jakieś tam flagi wisiały. No a tutaj mieliśmy już teren szkoleniowy, czyli boiska. Tak jak mówię, to są tylko niektóre boiska, dlatego że jeżeli pójdziemy na lewo, o tutaj w tę stronę, to drzewa wam zasłaniają, ale znaleźlibyśmy kolejne boiska. A tam sobie samochody śmigają, widzicie. Ja do tego nie będę kusił losu. Tak na chwilkę tylko chciałem wam to pokazać, jak tutaj to wygląda, a jeżeli ktoś mnie zobaczy, bo tutaj też rowerzyści, wędkarze się plączą, to ja nie chcę, żeby oni tutaj pomyśleli, że jestem jakimś burakiem, który przyjechał to miejsce zniszczyć. Słuchajcie, to jest pierwszy obiekt, jaki dzisiaj eksploruję. I trochę mi tutaj już zeszło, a to jeszcze nie koniec. Tutaj mi się podobają też te barierki. Ciekawe, kiedy przyjedzie ktoś, komu się też podobają. Okej, generalnie ja widzę, że zwiedziliśmy to miejsce. Okej. Słuchajcie, my jesteśmy w miejscu, od którego zaczęliśmy, dlatego no widzicie tutaj po prostu ten basen, tą pływalnię, która tutaj się znajdowała. Tutaj, nie wiem czy widzicie, ale też takie fajne są malunki na ścianach, ja ich wcześniej nie pokazywałem. No może nie jakieś takie fajne, ale są. Okej, żeby nie przedłużać tego filmu, to dziękuję wam za to, że ze mną dzisiaj sobie eksplorowaliście. Zapraszam was do wspierania mnie na Patronite. Jeżeli mnie wesprzecie, po prostu to powoduje, że ja mogę jeździć dalej. Mogę jeździć dalej, więcej i pokazywać wam więcej obiektów, tak ciekawych jak ten, czy też inne, które kiedyś wam pokazywałem. No i tyle. Dziękuję. Pa. Trzymajcie się. Cześć.